Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu i dzisiaj mam dla Was do pokazania unboxing głośnika JBL Pulse. Jak sami widzicie albo i nie widzicie, powiem Wam tyle, no spodziewałem się znacznie większego pudełka, jeżeli chodzi o głośnik. Kamera zapewne Was zmyli, ale głośnik wcale nie jest jakiś duży. Dla porównania pokażę Wam, co Wam tutaj pokażę. No pokażę Wam chociażby Vitę. Jak ona wygląda właśnie na tle tego. Widzicie, wcale nie jest to pudełko jakieś strasznie duże. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, no to naprawdę nie jest ona mała. Za taki głośniczek zapłaciłem dokładnie 649 zł. Wysyłka była darmowa, a więc jest to całkiem sporo. No jednak wiadomo, jest to JBL. Zastanawiałem się dużo między Beatsami, między pigułą, a między JBL-em. Jednak po takim krótkim teście tych dwóch głośników zdecydowałem jednak, że biorę JBL-a, te dźwięki są znacznie wyraźniejsze, są takie głębsze, a o to właśnie mi chodziło. No i plusem jest to, że jest na Bluetootha, chociaż piguła również była. Z przodu, co od razu rzuca się w oczy, mam taką trójwymiarową okładkę, no i pod patrzeniem pod odpowiedni kąt zmieniają nam się kolory na tym głośniku. No i tutaj mamy z boku oczywiście krótkie instrukcje dotyczące włączania samego głośnika. W przypadku Androida trzeba ściągnąć sobie odpowiednią aplikację, aktualizację. Już nie pamiętam, jak to tam wyglądało. W przypadku iOS, iPhone'ów, iPad'ów i tym podobnych oczywiście bez problemu można od razu podłączyć pod Bluetooth ten głośnik. Można się z nim bez problemu połączyć. No i tutaj mamy jeszcze oznaczenie, jak widzimy w przypadku. Można jeszcze pobrać specjalną JBL app, no i tam można, o ile dobrze pamiętam, zmieniać kolory. Dobra, żeby nie przedłużać, bo już mam praktycznie 2 minuty, odpakujemy sobie ten głośnik, który jest zapieczętowany dokładnie tutaj. Ja postaram się to jakoś tak przeciąć, żeby... O, dobra, jest przecięte. Okay. Myślę, że możemy już sobie to wszystko odpakować. Zobaczymy, jestem ciekaw, jak to... O cholera. Jestem ciekawy, jak to będzie w środku w ogóle wyglądało. Ciężko mi z tej perspektywy w ogóle cokolwiek tutaj... O, na czym się to zahaczyło. Dobra, jak to wygląda w środku? O Jezu, zalewali tutaj jakimś niszczyzną. Tak to wygląda w środku. Co my tu mamy? Mamy tu chyba jakiś mini, naprawdę mini poradnik. Zaraz sobie zobaczymy, odpakujemy. Co to takiego jest? Ale tak mi się wydaje, jakieś krótkie instrukcje. Tak, tutaj mamy dokładnie krótkie instrukcje dotyczące samego podłączania. Tutaj mamy chińskie zwykłe instrukcje. Tak prezentuje się to wszystko w środku. Jest wyłożone taką gąbką ochronną. Dobra, a więc ściągamy gąbkę. I co naszym oczom się ukazuje? Tak to mniej więcej w środku wszystko wygląda. Tutaj mamy takie pudełeczko Hear the True. Tu zapewne są wszystkie, myślę, kable, okablowania. Wszystko będzie w środku. No właśnie, a oprócz samej mam tutaj jakieś papiery. Mamy oczywiście tutaj przejściówkę na gniazdko polskie. Tutaj mamy pierwsze. Drugi jeszcze z logiem JBL. No i kabel USB z końcówką specjalną. No i ostatnią rzeczą jest oczywiście nasz głośnik. Tak jak już wspomniałem, ja wybrałem osobiście kolor czarny. Najbardziej mi się z tych wszystkich po prostu podobał. Jakoś nie rajcowało mnie te niebieskie, białe, czerwone, czy jak tam jeszcze gdzieś nie pamiętam. Cenowo jest drogo, jakby nie było. No i dobra, tutaj mamy nasz głośnik, logo JBL. Fajnie, on jest wykonany z takiej gumy, ta kratka jest metalowa, także wszystko to fajnie wygląda. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo zmianę kolorów, podłączenie pod Bluetooth, uruchomienie głośnika. No i całą recenzję tego głośnika, oczywiście wszystko, jak to wszystko wygląda, brzmi, moją opinię też obejrzycie już wkrótce, a właściwie już mogę Wam powiedzieć, że za około niecałe 2 tygodnie pojawi się
na moim kanale, także wypatrujcie, jeżeli jesteście zainteresowani moją opinią na temat tego głośnika JBL, który, tak jak już wcześniej wspomniałem, kosztuje w granicach 650 zł, co jest ceną naprawdę dużą za taki głośniczek, który jest no mały, jest po prostu mały, jakby nie było. I to by było na tyle. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę oraz zasubskrybować mojego kanału, aby być bliżej z informacjami dotyczącymi nowych filmików, aktualności, recenzji. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym unboxingu, trzymajcie się, cześć.